Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dragotrim. No i słuchajcie, to jest dość nietypowy mm, film. Z tego powodu, że y, troszeczkę mi się to kojarzy właśnie z serią Co ja która już została zakończona. Ja mówiłem, że po tych 41 odcinkach nic już nie chcę komentować. Ale postanowiłem, że czasami, czasami można sobie jednak coś pokomentować i można czasem. E, właśnie zahaczając o temat growy, jednocześnie skupić się na czymś innym. E, no bo wiecie, gry jako rozrywka. E, oczywiście są postrzegane, ale to też są postrzegane jako zagrożenia, e, jako przede wszystkim jakiś tam biznes, oczywiście, jako polityka, mamy multum lokowania produktu, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie chodzi tutaj też tylko i wyłącznie o gry, ale i także o, 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 o kreskówki. W tym przypadku bardziej będą to kreskówki. Będę się starał tego jakoś nie rozgraniczać. Chciałbym tylko, żeby, żeby było mniej więcej wiadomo o co mi tutaj do końca chodzi. A chodzi mi o krytykę pewnego, pewnego artykułu który miałem okazję przeczytać dużo dużo wcześniej. Tutaj wam dam przebitki i będę te przebitki Wam ogólnie dawać bardzo, bardzo często, ponieważ uważam, że to będzie ładnie pod względ... ładne pod względem kompozycyjnym. W każdym razie fokus wydawał w sumie nadal wydaje takie cieniutkie książeczki z najciekawszymi artykułami z różnych zakresów. No, i tak się składa, że mam trzy tego typu książki. Mam trzy, czytałem dwie. Chodzi mi tutaj o mm, książkę Rodzina naszych czasów, ale możliwe, że y, również ten artykuł w jakiejś innej książce się pojawił, bo już na podstawie tych trzech książek widzę, że niektóre artykuły, jeśli tematycznie się zgadzają, to są po prostu powielane. No ale nic, y, tu y, oczywiście jest bardzo wiele ciekawych rzeczy, których się można dowiedzieć. Ale są oczywiście takie, które. powiedzmy, że. opierają się na jakichś tam socjologicznych przemyśleniach, albo, nie daj Boże, na gender studies. I to są takie rzeczy, że z jednej strony, z jednej strony jest w nich coś naukowego, z drugiej strony yy, jednak to wszystko bazuje na teoriach pewnych osób, które żyją w pewnej tam epoce. Yy, które mają jakieś twierdzenia, i, i to jest coś takiego, że ktoś może się z tym zgodzić, ale nie musi. To jest coś na zasadzie też filozofii, bym powiedział. Jest to coś, czego nie da się za bardzo udowodnić, ale jednocześnie w, w przypadku socjologii coś tam może jednak zostać udowodnione. Wiecie, można oczywiście zrobić badania i, i sobie tak pomyśleć, że no. Yy, Tutaj zbadałem tysiąc osób, wyszły mi takie i takie wyniki, no i spoko. Tylko, że główną wadą, chyba taką największą nauk socjologicznych jest to, zresztą nie tylko socjologicznych, pedagogicznych też, że te badania muszą być powtarzalne. Naprawdę, badania muszą być powtarzalne i strasznie trudno jest powtórzyć te badania w późniejszej fazie, nie? Taka, takie, chyba najbardziej idealnie przeprowadzone badanie. To był test Marshmallow, gdzie rzeczywiście to badanie trwało wiele, wiele lat, od początku życia tych dzieci, aż do ich dorosłości, więc to było naprawdę potężne badanie. Ale do czego zmierzam? Nie chcę tutaj Wam bredzić, że socjologia nie jest nauką. Oczywiście, że nie. Chcę tylko powiedzieć, że jest to taka dziedzina, z którą można się nie zgadzać i niekoniecznie. Nie, i niekoniecznie być nazwanym idiotą. No bo jeżeli powiecie, że 2 plus 2 to nie jest 4, no to trochę słabo, ale jeżeli nie zgadzacie się z jakąś z jakąś teorią socjologiczną i macie na to dowody, no to proszę bardzo. I ja właśnie chciałem wam tutaj zaprezentować taki artykuł, to jest napisane, że. Znaczy to, to jest w sumie data publikacji. I teraz nie wiem, czy to jest data publikacji w magazynie Focus, czy jest to data w publikacji na tej stronce. Autorką jest Monika Maciejewska. Ten artykuł możecie sobie też zobaczyć, bo ja do niego dam linka. No i artykuł nazywa się Stringi Królewny Śnieżki. Ogólnie jest o takiej powiedzmy seksualizacji w kreskówkach. Więc więc myślę, że będziemy to sobie oceniać na tym poziomie, że ja po prostu będę po kolei mówić Wam, co myślę na temat konkretnych zdań tutaj zawartych. Więc pierwsza rzecz, która się tutaj pojawia, to jest oczywiście wstęp, który taki, tak powiedzmy, w bardzo ogólny sposób mówi, o czym będzie cały artykuł. Więc tak. E... erotyka, od zawsze obecna w baśniach, miała wspomagać rozwój dziecka, także seksualny. Erotyka w kreskówkach wspomaga dziś głównie rozwój konsumenta. E... Rozmiar miseczki biustonosza Disneyowskich, Pocahontas, Ariel i Jaśminy to co najmniej D, choć te postacie to zaledwie nastolatki. I tutaj trochę się zastanawiam, na jakiej podstawie pani Monika Maciejewska stwierdziła, że to jest rozmiar D, w sensie czy da się to jakoś sprawdzić? Czy, czy jest to są takie po prostu luźne przemyślenia na oko, nie? E, rozcięcia sukienek sięgają pełnych bioder. Dekolty nie pozostawiają wątpliwości, że księżniczki mają pełne i jędne piersi. Ej, dobra, sprawdźmy sobie. Sprawdźmy sobie. Tu są trzy przykłady, nie? I, I na nich będę głównie bazować, nie będę pokazywać na przykład śnieżki, czy tam rozponki, tylko, tylko właśnie te trzy. Weźmy na przykład Pocahontas. Weźmy sobie Pocahontas. I sprawdźmy to. Sprawdźmy to, Gra grafika. Dekolt. Ja na przykład na tym zdjęciu nie widzę dekoltu, ale okej, okay, to jest może jakiś fanart. Natomiast tutaj nie widzę tego dekoltu jakiegoś bardzo wyeksponowanego. Widzicie, to jest zaledwie taki, powiedzmy, skrawek tego. I nie wiem za bardzo. Tutaj może i tutaj trochę bardziej bli bliżej to widać, ale. No, to jest niby pełny dekolt. Niby. Ale okej. Okay. Teraz zobaczmy sobie, na przykład, Ariel. A Ariel trochę, trochę większe predyspozycje ma, bo ma te muszelki na piersiach, ale to też też wydaje mi się, że no kurde, tutaj dekolt troszkę większy. Kurde, ja czuję się brudny, że muszę oceniać dekolty księżniczek Disneya, ale no, według mnie ten dekolt jest normalny, po prostu podkreślający to, że to jest kobieta i nic poza tym, no ale dobra. I teraz mamy jeszcze kolejną rzecz, czyli e, Jasmina. W ogóle Jaśmi... Ej, ej chwila. Ona, ona tu napisała Jaśmina. Nieważne. Mamy ja... Jasminę. Jasminę. I ona w obu wariantach w obu wariantach też ma normalny dekolt, nie jakiś nie wiem. Nie wiem skąd to się wzięło. Eee, Rościęcia sukienek sięgają pełnych bioder. Dekolty nie pozostawiają wątpliwości, że księżniczki mają pełne i jędne piersi. Powółczyste, rzucane przez ramię spojrzenia z podfilanych Wyglądają raczej na zachętę do zabawy w mamę i tatę niż w berka. Esmeralda z dzwonika z Notre Dame tańczy za pieniądze, siadając mężczyzną na kolanach i wykonując na róże figury, jak w klubie GoGo. -Go. Eee, chciałbym tutaj też. Eee, to jest. Wstęp. Przypominam, że to jest wstępnie, Więc tak. Mamy tutaj Esmeraldę, która w sumie, w sumie muszę przyznać, że e, bo ja bym chciał z kadrów jakiś, wiecie, co znaleźć, tak żeby to nie był jakiś fanart, bo wiecie, jak to z fanartami bywa. Okej. Okay. Tu mógłbym się jeszcze zgodzić, że mm, że, że, że ten jej dekod jest trochę bardziej, jest trochę bardziej Ukazany, aczkolwiek chciałbym zaznaczyć, że Esmeralda jest cyganką. I teraz tak, jeżeli sobie, jeżeli sobie, e, jeżeli sobie zobaczycie, wpiszecie hmm, sobie na przykład cyganie, tańce cygańskie, czy ogólnie cyganie, e, to przeczytacie sobie, że na przykład że ten właśnie strój, który. Cyganie sobie szyją, jest dostosowany do ich, jakichś takich, wiecie, jakichś takich bardziej narodowych aspektów. Są też taborowe, miejskie. Nie wiem, czy w Disneyu się na tym wzorowali, ale chciałem zaznaczyć, że jednak cyganie są, są w sumie nadal taką grupą, która na przykład muzykuje za pieniądze, i to jest zupełnie normalne w ich kulturze. Więc porównywanie tego do jakichś tam klubów GoGo -go oznacza, że tutaj autorka w ogóle nie ma pojęcia, co to, co, co to jest kultura romska, nie? Wzorce dla chłopców także się zmieniają. Wojownicze ninja w ciągu kilku ostatnich lat przypakowały tak bardzo, że specjaliści nie mają złudzeń. Musiały stosować sterydy. Żuwie. Już wspomniałem fakt, że żółwie są, wiecie, żółwie są, yy, że tak się wyrażę, zmutowane, nie? Ale, ale okej. Okay. zrobimy tak. Będzie kabarecik. Yy. Albo dobra, zrobimy tak. Ninja Turtles Evolution. I chciałbym właśnie, chciałbym właśnie tutaj wam pokazać jedną rzecz. Mianowicie, że mianowicie, że nie za bardzo się orientuje, w którym momencie według autorki te żółwie przypakowały, bo jest ta ohydna adaptacja filmowa, ta, ale nawet tutaj nie widać, żeby one jakoś tak przesadnie przypakowały, tak? Do, poza tym teraz chyba najpopularniejszą wersją żółwi ninja jest ta z Nickelodeon, ta, 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 ta taka 3D i to są już naprawdę takie nastolatki bardziej. E... No, ten żółw Trzeci jest naprawdę umięśniony, ale no powiedzmy sobie szczerze, że to są zmutowane żółwie ninja, i to jest cały charakter ich, tak? Więc tutaj znowuż autorka ma jakieś fantazje, domysły, nie? Czyli kilkuletnie dzieci mają się. z Nie, czy kilkuletnie dzieci mają się z kim identyfikować? I jak wpłynie na nie identyfikowanie się z coraz bardziej rozerotyzowanymi postaciami? Aha, czyli według autorki, żywie Ninja są erotyczne. Nie wiem, nie oceniam. Dobra, dalej. Eee, I teraz mamy jedną podkategorię tutaj. Jeden rozdziałik: Biust znaczący i nie. Bajki Disneya długo były uważane za najlepszą rodzinną rozrywkę, ale teraz wywołują coraz więcej kontrowersji. Nie słyszałem, żeby wywoływały kontrowersje, ewentualnie ewentualnie yy, są te takie, yy, tu pewnie wkleję, są te takie smaczki typu, że o, w królu wie z kwiatów się pojawia słowo seks, co nie jest prawdą, ale okej. Okay. I chyba w Bernardzie i Biance, tylko nie jestem pewien, czy to jest Disneya, to chyba jest Disneya, ale w Bernardzie i Biance rzeczywiście był taki incydent, że naprawdę wklejono, Zdjęcie, które nie powinno tam mieć miejsca, ale to był jeden incydent, i, 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 i tutaj nie mówimy o takiej rzeczy, która była dla Beki wklejona na 1,4 sekundy, tylko jednak mówimy, no, o postaciach takich jak na przykład Esmeralda, które pojawiają się trochę częściej na ekranie, no ale nic. A inni twórcy baj, bajek, Posuwają się przecież jeszcze dalej w nadawaniu dziecięcym postaciom atrybutów typowych dla ponętnych dorosłych. Sara Bellum, z znanej z Cartoon Network... Chwila, co? Ej, czy to... Bo ja w tej chwili czytam to z książki, wiecie? Ale muszę zobaczyć, Sarabelum ze znanej z kartu Network atomówki. Aha, czyli autorka nawet nie ma pojęcia. No chyba, że to jest źle napisane, ale autorka uważa, że istnieje taka bajka, która się nazywa atomówka. No, tak z tego wynika, nie? Yy, Okej, okay. i teraz. Jest niczym więcej niż pełnymi biodrami i biustem, koszmarnie wąską talią oraz burzą rudych loków. Zawsze występuje w seksownym, czerwonym żakieciku. Nigdy nie widać jej twarzy. Rysownicy pokazują ją od szyi w dół. Eee, zacznijmy może od tego, że eee, fakt, bo tutaj wiem, że, 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 że autorka chce tak wiecie, tak troszkę zaznaczyć, że eee, no to jest tak, że autorzy nie pokazują twarzy, bo wiecie, nieważna i hehe, tylko seksik. Ale to nieprawda, bo to jest bardzo, bardzo często stosowany e, zabieg, I, i, i w pewnym sensie on właśnie zazwyczaj jest stosowany w takich przypadkach, kiedy głównymi bohaterami są dzieci. I wtedy, wtedy rzeczywiście dorośli są ukazywani od pasa w górę. No oprócz na przykład krowy i kurczaka, gdzie sobie z tego jawnie bekę robią, ale to już jest osobna kwestia. Natomiast czy można stwierdzić, że Sara jest yy, jest ten yy, jest niczym więcej niż pełnymi biodrami i biustem? No nie do końca, bo gdyby autorka obejrzała atomówki, albo przepraszam, atomówkę, no to wiedziałaby o jednej zasadniczej rzeczy, mianowicie, że yy, tak naprawdę to sekretarka burmistrza, bo ona chyba jest właśnie sekretarką burmistrza. Ogarnia za tego kolesia, pana burmistrza, właściwie całą robotę. Ona jest najinteligentniejszą osobą w tym ratuszu. A jak zostaje przedstawiony burmistrz, to jest mały nieporadny dziadek, który wezwałby kurde Ironmana, Supermana i Batmana razem wziętych tylko po to, żeby mu otworzyli słoik z ogórkiem. I i i i, i... Bardziej bym się mógł tutaj burzyć, że facet został pokazany jako niekompetentny, no ale nie mam takich kompleksów, żeby tak myśleć. I w pewnym momencie, tam chyba w jakimś odcinku też było tak, że Sarah Bellum nawet walczyła z kimś czy coś, więc, więc to nie jest do końca tak, że ona jest samymi piersiami. Zresztą, ja się wypowiem z perspektywy osoby, która przecież się wychowywała na atomówkach. No kurde, miałem te parę lat. A tomówki są dość starą kreskówką. Nie mówię o tej nowej wersji, mówię o, o tej starszej. To jest dość, dość stara kreskówka i powiem wam szczerze, że nigdy jako dzieciak nie myślałem o tym, że, że to jest w jakikolwiek sposób wyeksponowanie seksualne. To jest właśnie. To jest właśnie główny problem osób, które zwracają na to uwagę. I jeden z zasadniczych problemów Ukazywania, jakby seksualizacji treści w kreskówkach, polega na tym, że wskazują to osoby dorosłe. I to jest rzeczywiście kłopot, ponieważ wtedy, wtedy opierają się na jakichś tam swoich doświadczeniach i, i, i wyobrażeniach z punktu widzenia dorosłego. Co za tym idzie, nie są w stanie stwierdzić, co myślą na ten temat dzieci. I tu ewidentnie tak jest. Autorka daje swoją subiektywną opinię, swoje przemyślenia. Także tak to mniej więcej wygląda. Teraz dalej. Idźmy dalej, w związku z czym. Elementy symbolizujące erotykę zawsze były obecne w baśniach. Miały wspomagać rozwój dziecka, także seksualny. Psychoanalityk Bruno. Tutaj nie wiem, czy dobrze przeczytam, ale Betelheim sformułował podstawowe tezy dotyczące znaczenia baśni w życiu dziecka. Według niego baśni pomaga poznać problemy, z jakimi mierzymy się w życiu, i od razu proponuje sposoby ich rozwiązania. Objaśnia działanie psychiki i wspiera rozwój osobowości, pomaga w nadawaniu życiu sensu. Okej. Okay. Do tego nie mam się co przyczepić. Wydaje się to sensowne. Znaczy. Raczej tak jest w baśniach bo jednak jest to element folkloru na przykład niemieckiego w dużej mierze to są baśnie które, które e, trzeba odczytywać troszeczkę jak mity tak że one, on, one jednak się wzięły z wierzeń ludowych jest tam pełno symboliki e, ale z drugiej strony z, z drugiej strony autorka jakby nie uważa za za jakieś takie nieodpowiednie to, że w wielu tych baśniach e, no powiedzmy sobie szczerze, dokonuje się, dokonują się makabryczne rzeczy. Tam są gwałty jakieś, są, są jakieś rozczłonkowywania. E, w oryginalnym Czerwonym Kapturku, z tego co pamiętam, to wilk pożarł Czerwonego Kapturka i na tym się skończyło, więc e, mm, nie wiem do jakich baśni autorka tutaj nawiązuje, bo jeśli nawiązuje do tych pierwotnych, to to jest trochę słaby przykład. Baśnie, w przeciwieństwie do większości współczesnych kreskówek, rzeczywiście dawały takie możliwości. Nawet bius przedstawiano w sposób, który dawał dziewczynkom szansę na poznanie i zaakceptowanie siebie. W Wiernym Janie braci Grimm tytułowy bohater wysysa trzy krople krwi z prawej piersi królowej, aby uratować jej życie. Król każe zabić Jana. W dziewczynie bez rąk, królowa, której obcięto ręce, zostaje wypędzona do lasu wraz ze swoim nowo narodzonym dzieckiem. I, I tu na przykład. Autorka w ogóle nie zwraca uwagi na to, że dziewczynie obcięto ręce. Znaczy, ja nie mówię, że tej baśni trzeba zakazać daleko mi od tego, myślę, że, myślę, że dziecko też tego nie będzie tak odczuwać, ale zastanawia mnie, że dla, te, dla autorki. Jakby ta seksualizacja jest na pierwszym miejscu, ale jakieś takie brutalne sceny są kompletnie nieistotne. Zawiniątko niesie na plecach. Na jej drodze pojawia się anioł, który przystawia jej dziecko do piersi, aby mogła je nakarmić. W pierwszej opowieści piersi symbolizują tabu część ciała zarezerwowaną dla męża. W drugiej są źródłem pokarmu i symbolem kobiecości. Dziewczyna bez rąk, która nie mogła się uchronić przed wygnaniem, jest w stanie nakarmić swoje dziecko. Choć kalectwo uniemożliwia jej sprzątanie, pranie, gotowanie itp., piersi powodują, że wciąż jest w stanie troszczyć się o innych. Braciom Grimm nie przyszło do głowy, by uprzedmiotowić kobiecy biust, wykorzystać go jako prosty, erotyczny wabik. W obu historiach piersi są symbolem, a nie po prostu cyckami, jak we współczesnych bajkach. No i właśnie powiedziałem, że nie są, znaczy, że nie są po prostu cyckami, tak, bo no chyba, że uznamy, że w ogóle nie, nie powinno się zaznaczać tych walorów, no to wtedy okej. Okay. A mimo to w oryginale baśni tych pisarzy wydawały nam się nieodpowiednie dla dzieci. Dlaczego wyczyściliśmy je ze scen, które wydają się nam zbyt okrutne, zastępując je erotyką i stereotypami o realnie okrutnych skutkach? Tu też nie do końca rozumiem, znaczy, Okej, okay. jest odniesienie do tego, że te baśnie są wyczyszczone z różnych takich brutalnych scen, eee, ale tak jak mówiłem, autorka nie udowodniła, że, eee, że rzeczywiście ta seksualizacja istnieje. Więc, e, więc, więc, więc po prostu e, nie ma czego z czym zestawiać, nie? I teraz mamy kolejny rozdział. Eee, Betelheim pisał, że podstawą oddziaływania baśni na psychikę dziecka jest identyfikacja z bohaterem. Z kim, a właściwie z czym, można się identyfikować patrząc na pannę Sara Bellum. Yy, z kim albo z czym się można identyfikować. Znaczy, powiem jednocześnie tak, że yy, Sara jest yy, drugoplanową postacią, a ten. ten yy, ten, ten, ten twór, ta kreskówka jest o tych małych dziewczynkach. I teoretycznie ja, jako chłopak, też nie za bardzo mogę się utożsamiać z tymi, z tymi atomówkami, bo, no bo to są takie dziewczynki, nie? To, to jest jedna z tych takich kreskówek, że niby to jest dla dziewczynek, tak się wydaje, ale niekoniecznie. Natomiast już mówiłem, że yy, akurat ta postać ma trochę większe znaczenie. Albo erotyczny taniec Esmeraldy. No tutaj akurat ten taniec Esmeraldy, tak jak mówiłem, ma związek z kulturą romską, to po pierwsze, a po drugie jest bardzo ważną osią fabularną, ponieważ, yy, ponieważ yy, jak zapewne pamiętacie, mówię tutaj o kreskówce Dzwonnik z Notre Dame, bo powieść Wiktora Hugo to jest zupełnie inna para butów. Yy, Tam yy, Esmeralda miała tak jakby trzech adoratorów. Jednym z nich był właśnie Frollo, który, znaczy w sumie w kreskówce to on był sędzią, a nie duchownym, no ale przysiągł swoją duszę Bogu i teoretycznie nie mógł tego, no zapragnął ją zabić, dlatego że on był tym, tym, tym właśnie, yy, no może inaczej: zapragnął ją zabić, ponieważ gdy ją zabije, to nie będzie jej pożądać. O, może tak. I to według mnie bardzo, ale to bardzo wyjaśnia rolę tego tańca. Tańca, który niby jest problemem, ale jednocześnie okazuje się, że to nie jest problem. Problem leży w tym złym, w tej, w tej złej postaci, która nie potrafi swoich rząd zaspokoić, tak? E, bo to jest też troszeczkę tak, to jest takie troszeczkę taka sytuacja, że wiecie, że jak, jakby usprawiedliwiać. Jak, jak to niektórzy mają w zwyczaju, że sama jest sobie winna, że ją napadli w parku, bo miała za krótką spódniczkę. No i moim zdaniem ta kreskówka właśnie pokazuje, że yy, no nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest, że jak ktoś ci odstawi jakiś taniec przed tobą i, i, i ty sobie coś dopowiesz, to, 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 to możesz zareagować negatywnie, nie? Tak to odbieram, ale to jest moja luźna interpretacja. Nie, nie trzeba się z nią zgadzać. Według psychologów, wzorowanie się na takich postaciach może prowadzić do samouprzedmiotowienia, self-objectification. A, no tak, zapomniałem, że w tych wszystkich takich, wiecie, takich bardzo postępowych, e, bardzo postępowych teoriach są, są to takie, jest to takie słowo twórstwo. O obecne, takie bardzo angielskie, typu wiecie, body i tak dalej. Zjawiska opisanego przez Fredriksona i Roberta oraz McKinleya i Haida. I, I teraz tak, to zjawisko zostało przez nich opisane. E, Okej. Okay. Ale wcześniej autorka mówi, że według psychologów i nie daje żadnego odnośnika, więc ja nie wiem o jakich psychologów chodzi, czy chodzi o jakiś psychologów na świecie, czy chodzi o jakiegoś pana Staszka, który mówi, że jest psychologiem. Tego nie wiem, nie ma tutaj żadnych przypisów. To jest w sumie dosyć słabe, bo wiem, że to jest artykuł w, w fokusie, nie i tak dalej, ale według mnie jednak te trzy przypisy przynajmniej powinny być, jeżeli e... Znaczy, dobra, pani Monika jest dziennikarką i tutaj jakby nie posiada żadnego żadnego innego wykształcenia, jak tutaj widzę, bo na przykład przy niektórych przy niektórych jest, na przykład jest jest artykuł o o, 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 już wam mówię o czym, bo jest dosyć długi, muszę znaleźć jego początek, ale jest artykuł o tym, że że, 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 a Ogólnie o, o szkole przez internet. I pisze o tym pan Tomasz Szlendak, i tutaj wszystko jest napisane, że autor jest doktorem socjologii. I jest pokazany nawet uniwersytet, na którym studiował. Więc trochę mnie to zastanawia. Tylko, że niestety tutaj nie uświadczymy żadnych przypisów. To jest według mnie trochę, trochę słabe. No ale dobra. W tym procesie dziewczęta uczą się myśleć o sobie i traktować swoje ciała jako obiekt pożądania przez innych. Uwewnętrzniają perspektywę odbiorcy i zaczynają traktować siebie jako przedmiot do oglądania i oceniania na podstawie wyglądu. E, identyfikacje z bohaterami bezlitośnie wykorzystują specy od marketingu. Na początek dziewczynki chcą, chcą być bohaterkami z filmów Disneya. Marzą o sukniach balowych i baśniowych pałacach, więc pojawia się mnóstwo lalek i akcesoriów, które mają karmić to marzenie. Dobrze, z tym się zgadzam, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, że mówimy tutaj o pewnym rodzaju marketingu. Które oczywiście bardzo się łączy, no bo jak powstają nowe gwiezdne wojny, to od razu mamy gadżety, od razu mamy kroski Lego, jakieś figurki, to wszystko się zgadza. Natomiast, jeżeli byśmy mówili, natomiast ja myślałem, że mówimy tutaj o samej treści kreskówek, nie o jakichś tam działaniach reklamowych, tylko bierzemy jedno konkretne dzieło i tylko to nas interesuje. Kolejna sprawa jest taka, że tu, tutaj. Ja... Tutaj ktoś, ta, ta pani Sue Palmer, nie wiem jaki to jest kontekst, to co ona mówi, ale zostało to wykorzystane właśnie po to, by pokazać, że jest to złe. Jednakże przecież na przykład taka królewna Śnieżka w wersji disneyowskiej nie różni się aż tak bardzo od tej wersji animowanej. Znaczy, w sensie od tej wersji, takiej, wiecie, książkowej, już z powykreślanymi pewnymi rzeczami, to w dalszym ciągu jest księżniczka gdzieś tam uwięziona, tak? Więc tu wypadałoby się czepiać może materiału źródłowego. Właściciele praw do wizerunków bajkowych postaci zarabiają krocie na sprzedaży ozdabianych tymi wizerunkami akcesoriów. No, tak, to jest prawda. Swojego czasu to już taki off-topic. Widziałem w biedronce, kurde, to jakiś czas temu już było, parę lat. Widziałem ziemniaki z krainą lodu. Rozumiecie? Taka siata ziemniaków i była taka wstęga z krainą lodu, nie? Jak kroicie, to możecie śpiewać, że macie tę moc. Wartość sprzedaży 25 tysięcy produktów, związanych z księżniczkami Disneya. W 2006 roku wyniosła 3 miliardy dolarów. Wizerunek dzwoneczka, ubranego w burleskowy godset, zarobił w tym samym roku 400 milionów dolarów. Ten erotyczny ideał wielu mężczyzn jest jednak oferowany dziewczynką. E erotyczny ideał. Ej. Sprawdzę sobie. Sprawdzę sobie. Dzwoneczek burleska. Słuchajcie. To jest podobno erotyczne, i ja mam ten, i mnie to ma jarać, więc ja sobie zobaczę, jakie. Yy, dzwoneczek, lalka na przykład. Okej, okay, to są takie najzwyklejsze, ale. No i znowuż, fajnie gdyby się pojawiło zdjęcie, że jeżeli coś krytykujemy, to pokazujemy przynajmniej to. Nie wiem, czy to mnie kreść. Chyba nie, chyba nie bardzo. Ale to jest ten taki zwykły strój. Okej. Okay. Rozumiem, że chodzi może o to. Nie jestem jednak pewien, czy można nazwać to budleską. To jest po prostu taka. Znowuż jako dziecko nigdy, przenigdy bym nie pomyślał, że dzwoneczek jest w jakikolwiek sposób seksualna. Coś... To jest po prostu mała wróżka z takim trawiastym strojem. Tak, mi się to kojarzyło z trawą, a nie z budleską. Ale. Yy, to jest właśnie trafne dosyć, co tutaj zostało napisane, że, 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 że to ten erotyczny ideał wielu mężczyzn. To mężczyźni tak to mogą postrzegać, a nie małe dzieci. Więc znowuż jest to pewien błąd logiczny. E, atakowanie czegoś widząc w tym podtekst jako osoba dorosła. Yy, no kurde. No, no nie wiem, no to jest tak na zasadzie jak robią te przeróbki, że, y, że listonosz padł. Y, nie chwilacz. Nie wiem czy to... W, w listonoszu pacie to było, że ktoś wpadł do dziupli i druga osoba go chciała wyciągnąć i to wyglądało taki, jakby dwóch facetów kookopulowało ze sobą. No to Przepraszam, ale żadne dziecko tam w wieku sześciu, siedmiu lat... Nie będzie miało takich skojarzeń, to to już są trochę starsze osoby. Nie mówię, że dorosłe, ale nastolatkowie, a już dorośli to w ogóle, więc. Te, teraz czytamy dalej. Eee... I tak ubiór dzwoneczka, tak i wiele produktów z tą postacią wydaje się nieodpowiednich dla dzieci. Dziewczynki kupują koszulki z dzwoneczkiem i napisem zepsuta do perfekcji spoiler to perfection a także majtki mroczna strona dzwoneczka opisane zła strona na panny dzwoneczek, której Walt nigdy nie widział. Pytanie tylko yy, tylko, że yy, kto pozwala tym dziewczynom kupować takie rzeczy? Po pierwsze, a po drugie, nigdy nie uwierzę w to, że to jest yy, że to jest na licencji Disneya. W sensie, yy, już po tym, co tu wyczytałem, widzę, że to jest taka typowa parodia. Więc, tak jak na przykład twórcy strasznego filmu, nie musieli pytać się yy, twórcy krzyka, czy mogą to sobie sparodiować, bo parodia ma swoje prawa. Yy, tak samo tutaj ktoś, kto zrobił coś takiego też nie musiał się o to pytać, znaczy teoretycznie Disney ma dobrych prawników, więc mogliby go uwalić, ale, ale, ale no cóż, e, wydaje mi się to też głupie, bo to jest coś takiego niezależnego, w sensie. E, mamy utwór, który, e, który gdzieś, gdzieś tam trafia i to jak zostanie zinterpretowany jest troszeczkę niezależne od niego. Jakieś takie od, odpowiedzi właśnie w formie parodii czy czegoś, to jest dla mnie coś, coś co, czego po prostu się nie da kontrolować. Można się temu przeciwstawiać, ale nic się na tym nie ugra, bo to będzie dalej gdzieś tam hurać po sieci. Promowanie bardzo szczupłych, długonogich, obdarzonych bujnym biustem dziewczyn, kobiet, patrząc na te postacie trudno ustalić ich wiek. To z marketingowego punktu widzenia świetny pomysł, bo osiągnąć, taki, bo osiągnąć taki wygląd jest bardzo trudno, zwłaszcza dziewczynom w okresie dojrzewania. Mimo to, nawet autorzy wieczorynki złuskawkowe ciastko odchudzili niedawno górną bohaterkę i pozbawili ją piegów, by spełniała wymogi mody. Tutaj się nie odwołam, znaczy wiem mniej więcej chyba, co to jest za postać. Chyba mniej więcej kojarzę, o co w tym biega. Eee... Nie wiem, jak w pierwotnej wersji wyglądała. Nie, no tutaj nigdzie nie ma piegów, a jakbym. To wygląda dosyć staro, ale nie wiem, czy, czy to tak. O. Powiem Wam szczerze, że trudno jest mi stwierdzić, czy. No dobra, te dziewczynki są, są chudsze. Tutaj. Powiedzmy, że one są bardziej pyzate. Rzeczywiście. E... Tylko nie wiem, czy ta zmiana wynikała właśnie z tego, co tutaj jest napisane. Nie wiem, czy można w ogóle jakąś kategorię mody tutaj przypisać. Ej, właśnie, za, z, zauważcie też jedną rzecz, nie? że jeżeli w 2018 ta postać wygląda w taki sposób, no to, 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 to trudno się już z tym zgodzić. Rozumiem, że może bardziej chodzić o tę postać z 2007 albo 2009, ale jednak nadal nie, nie dostrzegam po prostu tych walorów. Które tu są uwzględnione, nie? Jeśli dziewczynki, zgodnie z teorią Betelheima, spróbują się z kreskówkowymi ideami utożsamić, to szybko odkryją rozdźwięk między tym, jak same wyglądają, a jak prezentują się ich bohaterki i rozpoczną zaprogramowaną na całe życie walkę o dorównanie niedościgłowemu, niedościgłemu wzorowi. Aha, czyli przez całe życie, jeżeli nie będę. Jeżeli nie będę wyglądać jak Himen, tylko jak bydle. To przez całe życie będę się próbować utożsamić z Himenem, nawet teraz, mając 29 lat. Nie jesteśmy koniami! Jesteśmy chujami! No taka rasa mitów to wygląda jak konie! Waltek, Co ty plecisz, jakie konie? Wyglądamy jak Himen! To jest bardzo prawdopodobne. I. Z kreskówek nauczą się, że wzór jest przede wszystkim półnagi i bardzo seksowny. Znaczy, o ile odchudzenie i pozbawienie piegów tuskawkowego ciastka jest dostrzegalne, to nie za bardzo wiem, dlaczego, dlaczego tutaj autorka napisała, że jest półnagi. Bo ona podaje, że. Ty, że, że, że Półnagi ktoś jest, ale nie podaje przykładu i teraz ja nie wiem o jaką kreskówkę jej w ogóle chodzi, nie? Bo jest na przykład taka kreskówka heavy metal, ale to, to nie jest raczej dla dorosłych. Tak mi się wydaje. A w przerwach między bajkami dowiedzą się, co muszą kupić, aby być trendy i cool. A no, ale tu już bardziej do marketingowców i do twórców reklam pretensje. Bo mówimy o treści w wykreskówkach, a nie poza kreskówkami. Przekształcenie przekonania, że mamy wyglądać w jakiś konkretny sposób i lęku przed niespełnieniem wymogów, potrzebę posiadania kolejnych produktów, to dla pracowników działów reklamy kaszka z mlekiem. Obawa przed brakiem akceptacji jest szczególnie silna u dzieci. No i w tym momencie właśnie potrzebni są rodzice, bo jeżeli pokażesz. Yy... Pokażesz swoją metodę wychowawczą w takiej formie, że yy, siadam, siadaj gówniaku przed, o, przed, no, prze, przed oknem, przed oknem to by było zbyt piękne, przed telewizorem i oglądaj, a ja na 9 godzin sobie zniknę, no to tak może rzeczywiście być. Ale jednak yy, no, myślę, że to jest duża rola rodziców, żeby oduczyć dzieci. E, znaczy, nauczyć dzieci, co jest prawdą, a co jest fikcją, nie? E, tak mi się wydaje, przynajmniej. E, odsądzaną e, od, od czci i wiary Barbie wypierają lalki Bratz. Bratz bardziej przypominają dzieci, mają większe głowy. Właśnie. Ja kojarzę te laleczki. Nie wiem, czy one są popularne w tej chwili. Możliwe, że. Chwila, coś, coś o nich czytałem. Nie jestem pewien, czy je jeszcze produkują, ale mniejsza. No w każdym razie myślę, że ten obrazek jakoś tak bardziej to odzwierciedla. Brat bardziej przypominają dzieci: mają większe głowy, ale występują w strojach zaczerpniętych z seks shopów. Tak, według autorki to są, co jest z seks Także wiecie, dziewczyny, jak nosicie jakieś tam koturny, czy na przykład jeansowe spódnice, no to wiecie, że to jest właśnie z seks shopu, nie? Hmm, tutaj, czy tu, yy, chwila, tu może jeszcze bym, tak na oko, może bym jeszcze czegoś się próbował doszukiwać, ale naprawdę na siłę. Naprawdę na siłę. Nie wiem. Nie wiem, dla mnie strój z shopu wygląda troszeczkę inaczej, ale może nie będę się na tym rozwodzić, bo mi jeszcze monetyzację cofnął. No, kurde, jest tyle tych obrazków i próbuję znaleźć coś konkretnego, ale nie mogę. Nie potrafię znaleźć przykładu. Tego, o czym pisze autorka. Nie wiem. Nie widzę tego. Eee, a także w zestawach z partnerem na, rankę i na randkę i kieliszkami do szampana. Tu, tu rozumiem, że troszeczkę miało być ten przytyk, że alkohol, ale chciałbym uświadomić autorkę, że jest coś takiego jak picolo I, i, i dzieci to piją. Także ten. Eee, reprezentanci Vivid Imagination, dystrybutora Lalek, twierdzą, że produkt jest skierowany do dwunastolatek. Komentatorka Zoe Williams przypomina jednak, że jest to jedynie sprytny zabieg marketingowy wykorzystujący skłonność dzieci do wzorowania się na starszym rodzeństwie i koleżankach. Produkty kierowane do młodszych dzieci są często zasiewane wśród starszych, by nadać przedmiotom współczynnik fajności. Przemysł reklamowy dba o to, żeby moda nie była opcją, lecz warunkiem społecznej akceptacji wśród dzieci. Tu nie chcę się spierać, bo te chwyty marketingowe są różnego typu. Hmm. Podczas gdy wiele form biedy zostało zażegnanych, pojawił się nowy współczesny wariant. Łączący brak pieniędzy z brakiem godności. O, to coś o Polsce. Dziś nie wystarczy być biednym. Masz to także czuć. Napisała Sara Bosseley w The Guardian. Badania brytyjskiego National Consumer Council wykazały, że dzieci. Z najbiedniejszych domów najbardziej zwracają uwagę na marki i metki. Dobrze, ale jaki to ma związek z kreskówkami? Jaki to ma związek z kreskówkami? Bo ja rozumiem, że tutaj wszystko wychodzi. Yy... Znaczy nie, w sumie nie. Bo na początku było napisane, że w kreskówkach. A teraz przechodzimy do zabawek. Przechodzimy do zabawek. Bien... Ok, mamy. Uj, jeszcze trochę. Seks zamiast matmy. Seks zamiast matmy. Dziewczynki zawsze chciały być dorosłe, jak ich mamy. Paradowały po domu w szpilkach i malowały usta szminką. Ale mamy są prawdziwymi kobietami, które dzieci oglądają w różnych sytuacjach. Także, gdy wychodzą do pracy i pracują w domu, chorują, są zmęczone, mają zmarszczki i niedoskonałe fryzury. Sara Belum i Jasmina zawsze są perfekcyjnie zadbane i uwodzicielskie, i erotycznie ubrane. Już powiedzieliśmy, że nie. Znaczy, czy są zadbane? Chciałem powiedzieć, że Jasmina jest księżniczką, jest córką sułtana. Więc jest, jest to dość logiczne. Natomiast Sara Belum jest zazwyczaj w pracy, więc jest pokazany ten jeden aspekt. E, szczególną troskę budzi seksualizacja dziewczęcych ubrań nazbyt dorosły styl, zwłaszcza odkrywający dużo ciała, napisali autorzy raportu: New Consumer Children Fashion and Consumption. E, sprzedawanie dzieciom trendów, e, mody dla dorosłych, prowadzi do przedwczesnej seksualizacji dziewczynek, komentuje Sue Palmer. E, Sześciolatka ala Ariel, skąpy top, obcisła spódnica i mocno podkreślone rzęsy, robi wrażenie znacznie starszej niż jest. Eee, ale chwila, Ariel jest sześciolatką? Nie, nie jest sześciolatką. To nie jest sześcioletnia dziewczynka. Zastanawiam się, gdzieś był uwzględniony w ogóle jej wiek, przecież to jest. Yy, przecież to jest już dorosła kobieta. To wywołuje dysonans poznawczy, zarówno u osób, które z nią obcują, jak i u niej samej. Proponowanie dziewczynkom takich wzorców zaciera kolejne granice między światem dorosłym i dzieci. Ale kto proponuje im takie wzorce? Myślę, że wypadałoby zrobić takie badania, których tutaj nie ma oczywiście, żeby zgromadzić dzieci, przynajmniej stówkę dzieci, i zapytać się ich. Po prostu o opinię. Co myślą, patrząc na przykład na Arielkę z małej Syrenki? Czy według. i na podstawie tego, co napiszą, dojść do jakichś wniosków, bo tu akurat jest to takie. Nie wiem, czy w tych artykułach się na czymś wzorowali, ale tak jak. czy, czy, czy są jakieś rzetelne źródła, czy badania, tu tego nie ma zaznaczone, nie? Takie postrzeganie siebie, samo uprzedmiotowienie. Prowadzi m.in. do gorszych wyników w nauce. Skupienie na wyglądzie zostawia niewiele zasobów poznawczych potrzebnych do innych zadań. Dowiedziono tego w eksperymencie prowadzonym pod kierunkiem psycholog Barbary Fredrickson z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej. O, i, i tu już mamy dowód taki w postaci badań, nie? Część studentów poproszono o założenie kostiumu kąpielowego, drugą część swetra. Obie grupy rozwiązywały. Test z matematyki. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni w celach kąpielowych uzyskali gorsze wyniki. Część uwagi poświęcali na zastanawianie się, czy dobrze wyglądają. I, do i, i, i skumajcie, że y, psycholog musiał przeprowadzić badania po to, żeby uznać, że jak ktoś w samych gaciach, przy ubranych osobach, y, bo został do tego zmuszony, rozwiązuje zadanie, to, to się tego wstydzi. Jest to. Jest to, wiecie, jest to. Nie, no, jest to jakieś tam spostrzeżenie. Tylko. Mm, czemu tu są dorośli? Bo tu jest napisane, że to, są, że to są studenci. Studentów. No to to są dorosłe osoby, a my tu mówimy o dzieciach. I, i, I w sumie to badanie nie jest w ogóle powiązane z tym, co zostało opisane w tej książce. Nie ma to żadnego związku z bajkami. Ani nawet z zabawkami. To zadanie jest w tylu, że jeżeli, jeżeli postawię cię wstydliwe, we wstydliwej sytuacji, to będziesz się wstydzić i uzyskasz gorsze wyniki, bo, bo będziesz bardziej skupiony na tym, że się wstydzisz. I, I tak jest praktycznie zawsze. Tak jest nawet przy tym, jak się czegoś boisz. No powiedzmy sobie szczerze, jak masz, jak nawet po, po, potrafiłbyś rozwiązać jakieś zadanie. To trudno byłoby ci rozwiązać to zadanie na przykład stojąc na jakimś szklanym moście, na tak na poziomie dziewiątego piętra, nie? I, i jeszcze z tym, z lękiem wysokości, nie? Tylko nadal nie wiem, co, jaki to ma związek z tym, nie? Teraz tak. Zresztą, dziewczęta, rozwój osobisty rozumieją dziś niemal wyłącznie jako udoskonalanie ciała. W końcu to seksapil. A nie pasja do sztuki, spinaczki, ani osiągnięcia w matematyce. E, spowodował, że kreskówkowe księżniczki osiągnęły swój jedyny życiowy cel. Otrzymały wymarzony pocałunek. E, czy to jest ich jedyny cel. E, to znaczy, to jest tak, to nie jest tak, że one chcą tego pocałunku, tylko zazwyczaj jest tak, że ten pocałunek jest nośnikiem czegoś, że, 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 że na przykład klątwa z nich zostaje. Zdjęta, czy coś w tym w ten deseń, nie? Yy, już dwunastolatki przywiązują większą wagę do tego, jak wyglądają, niż do swoich umiejętności. Wykazały badania Mariki Tigeman i Anny Slater z instytutu Biomed Experts. Tylko, czy jest to związane z tym tematem? Erotyzacja bajek oglądanych przez dzieci i młodzież przykłada się też na erotyzację ich życia. Nawet jeśli w bajkach nie ma z tym stosunku, nastolatki, które oglądają programy i filmy zawierające treści erotyczne, częściej niż inne odbywają pierwszy stosunek seksualny w kolejnym roku, a rozmowy erotyczne w filmach mają na nastolatki taki sam wpływ jak erotyczne obrazy, wykazały badania Rebeki Collins z instytucji badawczej Rand. Ale jaki to ma związek z kreskówkami? Przecież nie mówimy o pokazywaniu dzieciom pornosów, tylko mówimy o kreskówkach, w dalszym ciągu znowuż to wydaje mi się, że gdyby to była napisana praca magisterska przy jakimś ogarniętym promotorze, to on by stuprocentowo stuprocentowo by uznał, że to nie jest na temat. Trudno jest przyznać, żeby to było na temat. E Ok, zbliżamy się powoli do końca, na szczęście. Jeszcze mamy w sumie ostatni, ostatni rozdział silikony dla księżniczki. A nie, dobra, jeszcze jest tata na odtrudkę, ale to już taki naprawdę koniuszek, właściwie zakończenie. Frustrujące mogą być także efekty rozdźwięku między rolą nadawaną dziewczynkom i chłopcom. Młode kobiety uczą się uwodzić, kusić młodzieńców, by stworzyć z nimi związek. Oni jednak nie wzorują się na postaciach książąt starających się o rękę damy swojego serca. Są raczej zajęci walką z innymi mężczyznami. Celem tych potyczek nie jest rozstrzygnięcie, kto bardziej zasługuje na wymarzoną królewnę, lecz udowadnianie, kto jest lepszy, kto ma prawo do dominacji. Efekty widać w badaniach. Choć yy, chłopcy nie opisywali męskich postaci z kreskówek w relacji do postaci dziewczęcych, to dostrzegali odwrotną reakcję. Zawierało to takie stwierdzenie, jak: dziewczyny zapraszają chłopców do randki. Robią to, co chłopcy powiedzą. Są, wyłącznie z... są wyłącz... wy... wyłączane z zabawy i chcą się całować, napisała Teresa L. Thompson i Eugenia Zarbinos. Te z pozoru niewinne obserwacje wpływają na kształt społeczeństwa, które kiedyś stworzą, stworzą badane dzieci. Opisy ról płci obserwowane przez dzieci mogą kształtować ich przyszłe oczekiwania dotyczące związku. Dodają autorki badań. Ale jaki to ma związek z kreskówkami? Bo dalej nie rozumiem, nie wiem, jaki to ma związek z kreskówkami. G w której kreskówce, która kreskówka uczy. Yy, uczy. Yy, Małe dziewczynki uwodzić mężczyzn, gdzie coś takiego jest zawarte. Nie ma żadnych przykładów. Bohaterki kreskówek ucieleśniają stereotypy. Urocza smerfetka jest głupiutka, a inteligentna welma brzydka. Zacznijmy może od tego, że smerfetka nie jest głupia z tego co wiem. Ponieważ smerfetka to jest powiedzmy taki troszeczkę można by powiedzieć, że to nawet troszeczkę taki biblijny przykład, nie? Taka powiedzmy Ewa z, z tego z Księgi Rodzaju, coś takiego. I w, i, w, I w sumie wszystko tam się chyba opierało wokół tego, że Gargamel ją stworzył i ona miała te smerfy na manowce tam wziąć, ale... Ostatecznie uznała, że tego nie zrobi. Czyli jednak no, nie jest chyba głupia. Natomiast czy Welma jest brzydka, z tego co mi wiadomo, to z tego, co mi wiadomo, to nie do końca też tak jest. To znaczy, je, jeżeli autorka uznaje, że Welma ze Skubiego jest brzydka, to jest to jej subiektywna opinia, i to ona tak mówi. Próby osiągnięcia rozerotyzowanych -er ideałów we współczesnym wieku prowadzą także do zaburzeń odżywiania i innych prób osiągnięcia ideału nieadekwatnego, zwłaszcza w wypadku osób, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej. Dobrze, zgadzam się, ale czy to oznacza, że dziewczynki będą próbowały być lalkami brats? W sensie, nie, nie wiem, co by miały zrobić, żeby tak było, ale... Yy... Allen Hanner. Aha, a, a, dobra, okej, okay, to było. Eee, Hodowanie ideału kobiecej urody tak wcześniej zbiera coraz bardziej szokujące żniwo. W 2005 roku w Stanach Zjednoczonych inwazyjne operacje plastyczne służące zbliżeniu się do ideału, a nie na przykład usunięciu blizn, przesło, przeszło 77 tysięcy nastolatek. Nie ukończyły 19 lat. To by w sumie wypadało tak zobaczyć w jakim celu to, to zrobiły, nie? I, I co je motywowało, bo... Eee, bo to niekoniecznie musi mieć też związek z, no, z, z jakimiś z jakimś opieraniem się o bajki, nie. Dzisiejsze dzieci wychowują się w innych warunkach, innej kulturze niż ich rodzice, zwłaszcza w Polsce wiele się zmieniło. Pokolenie YouTube komunikuje się i bawi interaktywnie, woli komórkę niż rower. Słucha Miley Cyrus albo Dody, a nie Fasolek. Dobra, to jest stary artykuł, więc wiecie. Przykłady są, są jakie są. Gust konsumentów wpływa na to, co oferuje rynek. To jest takie starcze pieprzenie o nie teraz dopiero zobaczę woli komórkę niż rower. Nie, no absolutnie nikt już nie jeździ na rowerze nikt nie jeździ na rowerze yy, tylko w tych komórkach. Siedzą, to nie jest tak, że jak przychodzę obok Orlika, to zawsze ktoś tam gra. Tak nie jest. Ktoś powie od razu, że oczywiście argument epizodyczny, no ale jeżeli dostrzegasz pewnego pe, pewien epizod, a tutaj ci osoba pisze, że, że w sumie to tak nie jest, a widzisz, że tak jest w jakimś przypadku, no to chyba ta teza nie jest do końca dobra. Gust konsumentów wpływa na to, co oferuje rynek. Nie każdy szalony pomysł producentów zabawek gwarantuje marketingowy sukces. Dowodzi tego Ken, wyprodukowany przez firmę Mattel w 1993 roku. Miał on kolczyki, pasemka, fioletowe ubrania, koszulkę z siatki. Dziewczynki uznały, że nie jest to odpowiedni chłopak dla ich barbi, rodzice byli oburzeni. Zdarzało się, że odsyłali lalki do firmy. Finansowo uratowała firmę amerykańska społeczność gejów, która na potęgę wykupywała lalki. Mattel nie chciał być jednak postrzegany jako producent lalek dla homoseksualistów, więc wycofał wymuskanego Ken'a ze sprzedaży. W sumie to jest dosyć zabawna historia, nie? Yy, I też jakby, no nie chcę, tego, nie chcę tego negować. Chyba nawet oglądałem tam na Netflixie jest taki materiał, gdzie każdy odcinek dotyczy odrębnej Zabawki, oglądałem to i w sumie, w sumie jest, to, jest to dosyć ciekawe. Yy... I trudno, jakby temu zaprzeczyć, nie? Że, że rzeczywiście ten Ken yy, no nie sprzedał się za dobrze. Dziewczynki są szczególnie poszkodowane przez autorów bajek i twórców zabawek. Pisarz Paul Krumins za zajmujący się m.in. gender studies. Aha, no tak, czyli to, to na pewno już będzie rzetelne, pytał, dlaczego tak się dzieje. Okazało się, że dziewczynki są mniej wymagające niż chłopcy. Wystarczy im dowolny film dla dzieci, aby spędziły czas przed ekranem. Podobnie jest, gdy dorastają. Władza nad pilotem pozostaje w rękach mężczyzn. No, to jest sroga generalizacja i, 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 i to nie jest niczym poparte. Aż 40% Amerykanek ogląda rozgrywki NFL tylko po to, by spędzać czas ze swoimi chłopakami lub mężami, bo w samotności futbol ogląda tylko kilka procent mieszkanek Stanów Zjednoczonych. O, to ciekawe, ja na przykład w ogóle nie oglądam sportu w TV. Erotyzacja bajek jest związana z sytuacją ekonomiczną. Kreskówkowa seks bomba Betty Boop pojawiła się w 1932 roku, gdy amerykańska giełda przeżywała kryzys. Zastąpiła Towarzyszącego Hośie pracowitego Kota Feliksa. W dobrych czasach staramy się dbać o rodzinę, tradycyjne wartości, jesteśmy pogodni. W trudnych szukamy rozrywki. Te prawidłowości znajdują odzwierciedlenie w kreskówkach. To, że kreskówki, czy nawet postacie komiksowe, odzwierciedlają tam różne, różne powiedzmy, społeczne nastroje, to jest coś takiego powiedzmy zupełnie normalnego, bo Superman też jest takim przykładem, że. No zresztą nawet nie tylko Superman, ale Kapitan Ameryka postacie, które powstały tak naprawdę no, w czasach II wojny światowej. I to jest fakt, i też, też, też nie chcę tutaj się kłócić z tym, że właśnie postać tej Betty Boop taka nie była, ale tutaj znowuż mamy jakby aluzję dorosłych do dorosłych. Dzieci raczej nie wiedzą, co to znaczy hossa i postrzegają to w zupełnie inny sposób. No kurde, to jest troszeczkę tak jak... Tak jak szrek. Ja w dzieciństwie wielu tych aluzji ze Shreka po prostu nie rozumiałem. I teraz, jako osoba dorosła, jeszcze bardziej lubię Shreka, bo wiem, że są tam pewne aluzje też dla dorosłych. Takie kreskówki, przynajmniej współcześnie, są często robione dlatego, żeby... Rodzic, który ogląda to ze swoim dzieckiem, też się nie nudził, żeby coś z tego miał. Mówię tutaj też o takich, powiedzmy, kreskówkach dla trochę starszych dzieci, na tych starszych. Nie wiem, czy 8 lat to starsze, ale, no, są też takie bajki dla takich całkiem małych dzieci, gdzie już jest takie, to jest takie kompletnie bezmyślne, typu tak, typu na przykład świnka pepka, nie? E, coś takiego. Mm. Okej, okay. animacje z czasów Hossy są bezpieczne dla rodziny, ale wiele kreskówek z okresu Bessy zawiera treści dotyczące seksualności, narkotyków, a nawet rasizmu. Mówi Ewan Wilson z Think Tank, coś tam, coś tam. Chciałem jeszcze też zauważyć, że autorka mówi o współczesności, bo, bo mówi jakby jak jest teraz. W sensie może nie teraz, bo ten artykuł ma co lat, ale też odwołuje się do lat 30. I nie wiem, czy to też jest takie super dobre porównanie, żeby się odwoływać do lat 30. Eee, troszeczkę inne czasy. No dzisiaj, dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, że na przykład przedstawienie czarnoskórych w kreskówkach też e, no nie będzie takie samo. Na pewno nie. Eee, no bo. To, że te kreskówki się zmieniały, jest logiczne, ale nie rozumiem dlaczego, dlaczego wkładać ten przykład do akurat tej pracy, skoro mówimy o współczesnym oddziaływaniu, bo tak jak wam mówiłem na początku, z badaniami socjologicznymi problem jest taki, że jeżeli ktoś je przeprowadzi w danym temacie w latach 30. czy 40., to one w roku 2000 i 2010 nie będą aktualne. Zmiany są też podyktowane gustem rodziców, którzy zwykle chcą dać dzieciom to, czego sami nie mieli. Po okresie mody na postacie infantylne przychodzi więc pora na bohaterów, których płeć jest szczególnie podkreślona. I teraz ostatnia końcówka tata na odtrudkę. Oczywiście nie wszystkie dziewczynki, które oglądały kreskówki, chodzą do szkoły roznegliżowane. A to dobrze, że autorka jeszcze jest w stanie to dostrzec. Media nie mają jednoznacznego, jednostronnego wpływu na bezbronnego konsumenta. Przeciwnie, dostarczają zróżnicowanych, czasem sprzecznych źródeł kulturowych do budowania tożsamości, w tym seksualnej, a badania wskazują, że młodzi robią z tych danych użytek w aktywny i zróżnicowany sposób. Ale jakie badania? Jakie znowu badania? Czemu nie ma. Czemu nie ma powołania się na te badania, napisania, kto tak uważa? Znaczy, tu jest napisane, że piszą Sarah Bragg i David Buckingham w raporcie Young People and Sexual Content on Television. Okej, okay. może to jest to główne źródło, ale przypisy, zwłaszcza postawy ojców, mają wpływ na to, jak dzieci postrzegają swoją seksualność i rolę jako kobiety lub mężczyzna. Yy, I tu też jest podana praca, z której to wzięto. Choć bajki Disneya i kreskówki są wszechobecne w dziecięcym świecie, ostatecznie to rodzice wpływają na to, jaki użytek ich pociechy zrobią z oferowanych im wzorców. Warto rozmawiać z dziećmi o tym, co oglądają. Można na przykład zaproponować prostą zabawę w skojarzenia. Mówić jakieś słowo, na przykład księżniczka, kreskówka, marzenia, Barbie, brac i prosić o podanie pierwszego skojarzenia. A potem konfrontować te skojarzenia z rzeczywistością i własnymi wartościami. I nie zgadzać się na operacje plastyczne, póki dziecko nie będzie w stanie samo na nie zarobić. I tutaj muszę pochwalić autorkę, że przynajmniej to zakończenie jest dobre, że... Yy że jednak jest tutaj jakiś taki głos opamiętania, że jednak no, rodzice troszeczkę się dziećmi powinny, znaczy po, powinni interesować, tak by wypadało. Eee, no, ta zabawa w skojarzenia całkiem spoko. Tylko że m, tylko że m, czemu to nie poszło w tym właśnie kierunku? Wydaje mi się, że to powinno właśnie w tym kierunku iść. Bo jest tutaj taka duża demonizacja, po czym na końcu jest napisane, że nic, niczym się nie trzeba ma martwić. Znaczy, że można, ale nie aż tak bardzo. Także ogólnie ten artykuł, kiedy go przeczytałem, to trochę mnie zdenerwował i bardzo chciałem się do niego ustosunkować, bo jednak wiecie, mam kanał o kreskówkach, o grach starych i uznałem, że fajnie będzie się z tym skonfrontować. Oczywiście ja przyznaję, że ja nie jestem osobą, która posiada jakieś tam wykształcenie socjologiczne, ale tytuł magistra mam. I myślę, że czytać z zrozumieniem też umiem, bo w trudnym analfabetom nie jestem. No i wiecie, gdyby to była książka na temat, nie wiem, na przykład fizyki kwantowej, no to bym się do tego nie ustosunkował, bo się na tym nie znam. Pewnie nawet bym tego nie przeczytał, bo Uznałbym, że jestem na to za głupi. Ale, jako osoba, która kiedyś była dzieckiem yy, i w sumie to właśnie oglądała część tych rzeczy, o których yy, pisze autorka, no to jednak uważam, że, że mam coś do powiedzenia konkretnego. Więc ogólnie moja ocena tego artykułu jest taka, że jest on przesadzony. Ja oczywiście tutaj. Trochę ironizowałem, bo ja tak bardzo, no ja, ja, ja powiedzmy, że nie potrafię podchodzić na poważnie i, i, i często coś takiego robię. Bardziej chyba tak na spokojnie bym to mógł po prostu opisać słowami. Gdzieś tam w jakimś artykule, gdyby chciało mi się go napisać. Ale to jest filmik stricte rozrywkowy i komentujący. I, i, I myślę, że to, co chciałem tutaj przekazać, jest ok. Oczywiście, tak jak wam mówiłem, daję link do tego filmu, bo wydaje mi się, że każdy powinien się z nim na sucho, że tak się wyrażę, zapoznać. Eee, I dopiero potem ustosunkować się do, do tego, co ja mówię. No, i wyszło nam sporo czasu. Wyszło nam 66 minut. To jeszcze 6 sekund. Będzie. Będzie właśnie taki czas szatana, o dobra, no i, i te, teraz już mogę zakończyć to, także żegnajcie i do następnego.